Największy fuck up to było chyba jak przez przypadek poszła do klienta wycena o 30% wyższa niż wycena to wskazywała. To na pewno pomogło. Tak, 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 tak. Klient był naprawdę zachwycony. Cześć, nazywam się Michał Grela i to już piąty odcinek z serii Great People Small Talks. Dzisiaj moim gościem jest Adam Grabek. Cześć Adam. Cieszę się bardzo na ten odcinek. Powiedz mi, wybierasz taśmę profesjonalną czy amatorską? Profesjonalną. Okej, to dobrze, bo mam przygotowane w takim razie kilka pytań, ale najpierw może wyjaśnij mi proszę, czym się zajmujesz. Jestem tłumaczem pomiędzy światem biznesu a światem technicznym. Okay. Pracuję jako konsultant techniczny dla naszego działu sprzedaży. Więc pomagam wyceniać projekty, pomagam dobierać zespół, pomagam tłumaczyć różne techniczne wymagania naszym sprzedawcom. Doradzam klientom, jak mogą zrealizować swój projekt, jakie technologie wybrać, dlaczego powinni to zrobić w FP. Więc w zasadzie jestem na pierwszej linii frontu. Dużo sprzedaży, dużo rozmów z klientami, dużo poznawania się, no ale wszystko z tej perspektywy technicznej. Okej, to jak wygląda taki twój typowy dzień pracy? Nie wiem, czy istnieje coś takiego jak typowy dzień pracy u mnie, bo każdy jest inny. To jest w zasadzie dla mnie osobiście najważniejsza cecha tej roboty, czyli ta zmienność i dynamika. Bo czasem jest dużo spotkań po prostu zapoznawczych z klientami, takie początkowe obwąchanie się. Czasem to są naprawdę grube wyceny wielodniowe z bardzo dużym zespołem. Czasem po prostu pisanie ofert i jest to bardzo mocno poprzeplatane, więc nie można się nudzić, bo nie ma typowego dnia. Jedyne, co jest wspólne w każdym dniu, to sprawdzanie maili i spotkania. Okej, czyli z tego, co zrozumiałem, to ta różnorodność jest tym, co najbardziej podoba Ci się w tej pracy. Zdecydowanie. Brak rutyny, nie da się znudzić niczym, bo cały czas jest coś nowego, cały czas są nowe wyzwania. Ja Cię doskonale rozumiem, bo moja praca jest dokładnie taka sama. Codziennie jest coś innego i ja to też osobiście bardzo lubię. Ale skoro o wąchaniu się mowa, to powiedz mi, jesteś team psy czy team koty? Psy. Masz jakieś psy? Dwa. Jakie to są psy? Shih Tzu. Shih Tzu. Nie wiem, czy to jest pies. Przepraszam wszystkich właścicieli Shih Tzu. Mam książeczkę zdrowia psa. Okej, okay, no to fair enough. Okej, okay, zgadzam się. Powiedz mi, opowiedz o jakiejś takiej swojej największej wpadce. Czy zaliczyłeś po drodze w tej pierwszej roli lub w tej teraz obecnej jakiś taki fuck up, którym mógłbyś się podzielić? Największy fuck up to było chyba jak przez przypadek poszła do klienta wycena o 30% wyższa niż wycena to wskazywała. To na pewno pomogło. Tak, 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 tak. Klient był naprawdę zachwycony i był tak zachwycony, że czuł się wręcz niegodny, żeby nas wybrać jako dostawcę i nasze drogi się rozeszły. A wycena była zwiększona z tego powodu, że jak wyceniamy projekty, mamy tak naprawdę możliwość albo uwzględnić koszt testowania w każdym poszczególnym zadaniu, jakie wyceniamy, albo zrobić całościowy narzut na projekt, tam powiedzmy 30%. No w tym konkretnym przypadku z jakiegoś powodu użyliśmy obydwu strategii na raz, o czym nikt się nie zorientował do momentu pytania klienta, dlaczego jest tak drogo i czy jesteśmy normalni. Okej, okay, rozumiem. No nic, no. Ale to była jednorazowa sytuacja. Z tego co wiem, to tak. To dobrze. A powiedz mi, gdzie odbywa się festiwal filmowy w Cannes? W Cannes. To jest bardzo dobra odpowiedź. Cieszę się. Ty dzisiaj naprawdę, Adam, jednym słowem jesteś w stanie rozwiązać każde problemy. Mam nadzieję, że z klientami też tak to działa. Za to mi płacą. Powiedz mi, co byś robił, gdybyś nie robił tego, co teraz robisz? No, byłbym stolarzem. Lubię sobie porobić w drewnie, manualnymi narzędziami, żadnych elektronarzędzi, poskładać jakieś szafki, stoły. Okej, okay. I masz na przykład, nie musisz w domu rzeczy zrobione przez siebie, czy...? Mam jedną garderobę, stolik kawowy, parę jeszcze innych jakichś mniejszych pierdółek. To też ty zrobiłeś? Nie, to jest sklejkanie drewno. Okej, okay. Czy ty jesteś na innym poziomie? Okej, okay, no to fajnie, no to słuchaj, gdybyś kolejny raz dorzucił 30% do wyceny projektu, to przynajmniej masz jakąś alternatywę. Tak, no to jest taki plan awaryjny. B. A powiedz mi, to skoro mówimy już o meblach, tak na koniec, dlaczego w lodówce jest światło, a w zamrażarniku nie ma?
No bo ta biedna żarówka byłaby bardzo, no zimno by jej było tam w zamrażalniku. Ty byś chciał siedzieć w zamrażalniku? Teraz jest mi smutno. Znaczy dobrze, że nie jest mi smutno, bo nie ma tych żarówek w zamrażalniku. No. Więc dobrze, no. Dobrze, okej. Okay. Czyli ludzkość po raz kolejny zatriumfowała. Dzięki. To był Great People Small Talk z Adamem Grabkiem.